Siema, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozwojem, ale rozwojem nie mojej muskulatury, a tej małej truskaweczki, bo to chyba będzie jej imię. Nie podjąłem jeszcze decyzji ostatecznej, ale w dalszym ciągu możecie proponować jakieś imię dla tego małego babskiego samochodziku. Odnośnie rozwoju, na pewno brakuje mi mocy. 272 konie w samochodzie, który waży troszkę ponad tonę. Mogłoby się wydawać, że i to dużo, jeździłem szybszymi, jeździłem mocniejszymi, więc apetyt rośnie w miarę jedzenia, przyzwyczaiłem się do wyższych mocy i chyba bym chciał, żeby tej mocy było troszeczkę więcej. W Krzysiu z Powersoftu, firma, profesjonalna firma, która zajmuje się tuningiem, zresztą co pokażę Wam w tej firmie, to Wam szczęki opadną. Najsilniejsze, najszybsze Audi RS7 w Polsce, ale nie tylko w Polsce, i w Europie. Ale wracając do truskaweczki. W truskaweczce na pewno zrobimy sobie downpipe, żeby spaliny mogły uciekać z większą mocą, ale wiecie, mi to tam ekologia świszczy i powiewa. Grunt to dźwięk, którego mi też brakuje. Auto turczy jak napalony gołąb, a ma warczeć jak wściekła psina, więc na pewno coś musimy z tym zrobić. Krzychu i ekipa jego mechaników na pewno wie, co chcę osiągnąć. Także no co, jedziemy do Krzycha. Chłopaki masko otwarli, patrzą i nie dowierzają. Mówią, kurwa, to niemożliwe, że to auto ma tyle mocy. Po prostu... Nie, chłopaki, prawda? Jest tam moc? Jest moc. No. A ten gadek, który się tutaj śmieje z tyłu, to jest cały agent całego przedsięwzięcia. On bierze Audiny, rozdziewicza je, dodaje im pewności siebie. Tylko rozdziewicza. Dokładnie, żeby wrzeszczały srogo! Jak rżniemy naszymi butami po pedale. No. Mam nadzieję, że moja truskaweczka też żyje. Czy się zrobimy coś? Postaramy się to zrobić. Dobra. Ale tylko coś. To ma być delikatna zmiana, tak żeby to auto coś tam brnęło do przodu, a nie stało w miejscu, bo póki co stoi. Wisi 72 koni, to za mało. Już na noszach, pewne elementy z silnika wymontowane i będziemy montować rurę, która nazywa się downpipe. Nie ma katalizatora, także emisja spalin. Będę truł różne ptaki, inne staruszki na przystankach, ale bardzo mi przykro. Najwyżej jakby Wam to przeszkadzało, możecie mi napchać waty do rury. Powietrze będzie czystsze. A to nie ma kurwa pachnieć, to ma brzmieć. I pozwolić temu oto powerful silnikowi oddychać, żeby odprowadzał z siebie te spaliny. No. A to jest ten downpipe, o którym Wam wspominałem. Oczywiście z firmy MG Motorsport, którą polecam. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak była wykonana usługa w mojej siódemce, której już nie ma, notabene, i nie pytajcie mnie, gdzie jest Audi RS7, S7, jeden pieron, a to są rury. Downpipe. Będziemy montować z truskawie. Słuchajcie, na mechanice to się tak znamy jak kowal na delfinach, ale kurwa, no chciałem sobie po prostu wejść pod samochód, nie? Żeby była bajera, że tu tutaj coś się zna, nie? Słuchajcie, kolega stwierdził przy ponoszeniu go do góry, no że raczej nie spadnie, bo tu na tych wspornikach się dobrze trzymie. I powiedział bardzo jedną mądrą rzecz. Trzymie się dobrze, spaźnie spadnie, do góry nie poleci. Kurwa, stary, masz Nobla za to. Ale dobra, wymieniamy ten element właśnie, tutaj jest katalizator, całe zło tego samochodu, to krztusi i dusi tą furę i będziemy wkładać tą rurę tutaj, wiadomo, już Wam pokażę, jak to będzie włożone, tutaj będzie przykręcone, bez tej folii oczywiście, żeby się to nie stopiło jak ser na pizzy, że wiesz, jak to masz zrobić, to tu przykręcasz, tam przykręcasz, no, nie? Akurat drugie, tam. Dobra. Kurwa, dobra. Ja ci to mówię, jak mam zrobić. Tak. Profesjonalistami. Tu na wideo i tak tego nie widzisz, dobra? Będzie widać. Tu przykręcisz i będzie gitara się. Przykleisz taśmą, on będzie już, nie? Dobra. I kropelkę. No, dolna pipa się już zakłada. Jak widzicie, prace postępują. Nie jest to łatwy kawałek chleba, powiem Wam, że mechanicy.
to powinni mieć miano doktora. Wybrali grzebanie w śrubkach, ale równie dobrze, gdyby całą tą energię skupili na ludziach, to pewnie mogliby być świetnymi doktorami, chirurgami i tak dalej. To jest czarna magia dla mnie, czarna magia. W końcu po kilku perpetiach udało się samolot ściągnąć na ziemię. Jeszcze nie wiem jak brzmi, ale najważniejsze, mogę zjeść mój posiłek. Jadłem tylko śniadanie, 5 jajek rano i godzina 6 po południu. Miałem dopiero drugi posiłek. To się nazywa poświęcenie. Wszystko dla truskaweczki dzisiaj. Dobra, słuchajcie, tłumik wymieniony, znaczy wymieniony, wymieniony jeden element z tego tłumika. Wprowadziliśmy downpipe i chciałbym, żebyście posłuchali, jak to brzmi, bo mi to sprawia kupę radochy. Nie udało się nam niestety jeszcze dzisiaj mocy zrobić, no bo jak widzicie, jest późna pora i się nie udało. Ale zobaczcie, jak brzmi tłumik teraz w tym momencie. Jest frajda. Ja nie wiem, czy ja potrzebuję więcej mocy teraz. Mam kupę frajdy z samego tego elementu wprowadzenia tłumika. Te pierdy przy zmianie biegów na wyższy. No kurwa, naprawdę jest mega radocha. Kurwa, babskie auto, a cieszy. A teraz posłuchajcie z zewnątrz, jak to wygląda. Słuchajcie, podsumowując dzisiejszy dzień, wypad do Parsoftu, do Krzysztofa. Udało się nam dzisiaj założyć downpipe. Miałem nadzieję, że weźmiemy się za mody w silniku. No niestety się nie udało. Mieliśmy pewne perypetie przy zakładaniu tego downpipe'a. Ale co? Wybierzemy się tam jutro i założymy sobie oprogramowanie. Oczywiście wygramy odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie skrzyni, oprogramowanie silnika. Krzysztof ma tam dla mnie jakieś ciekawe niespodzianki, jeśli chodzi o moc samochodu. Zawsze coś ciekawego wymyśli. Jak widzicie, jest prekursorem, jeśli chodzi o skalę nawet europejską, pewnych rozwiązań, więc wierzę, że coś z tego będzie. Fabryczny samochodzik ma 275 koni, więc zobaczymy, ile uda się z niego wycisnąć fabrycznie, z fabrycznym osprzętem, bo tam praktycznie turbosprężarki zostaną bez zmian. Interkulera nie będziemy wymieniać, żadnych elementów mechanicznych nie będziemy zmieniać oprócz tego downpipe'a, który właśnie dzisiaj był wymieniony. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno będzie z tego ciekawszy odcinek niż z zakładania rury w samochodzie. Wszystkie te elementy, wgrywanie oprogramowania hamowni, to wszystko Wam pokażę. Pokażę Wam wykres, jak wygląda z hamowania fabryki, pokażę Wam wykres z hamowania samochodu po obróbce, jakby po obróbce, po przeróbce. No i oczywiście zrobimy sobie jazdę testową. Krzysiek powie co nieco o swoim projekcie, o swojej firmie. A już za niedługo przedstawię Wam również jego RS7, najmocniejszy RS7 w Polsce, jakże i w Europie. Pierwsze takie rozwiązanie na skalę naprawdę europejską. 1100 koni, 1200 Nm. Wyobraźcie sobie, totalny absurd. Miałem już okazję jeździć tym autem, nakręciłem dzisiejszy odcinek. Mogę Wam zdradzić i jest kurwa wow. Po prostu, ale nawet nie ocenicie tego oglądając odcinek. Musielibyście się sami takim samochodem przejechać. Nie wiem, być może za jakieś astronomiczne pieniądze Krzysztof udostępniłby taki samochód. Ale nie wiem, nie chcę zgadywać. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Łapka w górę. Czekajcie na kolejny odcinek. Mam dla Was w planie 3-4 odcinki motoryzacyjne w najbliższym czasie. Oczywiście cały czas trenuję, cały czas trzymam dietę, dlatego wszyscy fani kulturystyczni, nie łudźcie się, że odpuszczam. Cały czas trzymam fason, aczkolwiek dzisiaj zjadłem tylko 2 posiłki, więc czuję się płaski jak flak. Śniadanie 5 jajek, później zjadłem rybę i woreczek ryżu, więc śladowe ilości. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.